Drodzy Państwo, dopada nas prędzej czy później. Każdego. Nieszczęście, choroba, starość. Jak Robina w tej roli Andrew Garfield, który hasał po ekranie jako niesamowity Spider-Man, a teraz w filmie Pełnia życia z roku 2017 tkwi przykuty do łóżka. A tu słodka Anglia, sfery, przyjęcia, ceremonie i domniemanie na granicy pewności, że tak będzie już przez całe życie, gdy tylko Robin zwiąże się z Dianą węzłem małżeńskim. Jestem w ciąży. Kogoś to cieszy? Tak. Bardzo cieszy. Nie cieszyłem się tak od dnia, kiedy powiedziałaś mi tak. Dlaczego tego szczęścia jest tak wiele? Ano, jak to w życiu, żeby grom mógł uderzyć tym dotkliwiej. Pierwsze objawy choroby to jak cios obuchem w głowę. Nie mogę się ruszyć. Przynieście lód. Nie mogę oddychać. Trzeba go podłączyć do respiratora. Wyrok, który los odczytał Robinowi, brzmi polio. Wirus przenika do krwi, do centralnego układu nerwowego i atakuje komórki rdzenia kręgowego. Ciało staje się bezwładne niczym u szmacianej lalki. I zaczyna się podróż poprzez chorobę. Pierwszy przystanek wyparcie. To nie może chodzić o mnie. Takim szczęściarzom jak ja podobne rzeczy się nie trafiają. Więc poddanie się, rezygnacja, pokusa, by uciec w niebyt. No, takie wyjście należałoby przynajmniej rozważyć. To nie jest dobra śmierć. Agonia trwa przez parę minut. Nie chcę tego. Oczywiście. Pomyśl o swoim życiu. Pomyśl o sobie. Oczywiście szybko zjawią się pocieszyciele, którzy chętnie i z bezpiecznej odległości wytłumaczą, że nawet okrutna choroba to część większego planu. Więc trzeba się poddać i z pełną uległością odegrać swoją rolę w całym przedstawieniu. Ci, których Bóg ukochał, cierpią najbardziej. Nie znamy zamysłów Boga, ale wiemy, że wszystko, co nas spotyka, jest częścią Jego planu. Ale można też próbować zmienić scenariusz przedstawienia, postawić na improwizację, zaryzykować. Cóż, jakkolwiek by to brzmiało w tej sytuacji, raz się żyje. Albo będę żył tutaj, albo wyjdę i być może umrę. Tak. Na co jeszcze czekamy? No i unieruchomiony Robin wykrada życiu ile tylko się da. A niech to. Panie, panowie, fotel Cavendisha. Niesamowite. Teraz nic cię nie zatrzyma. Jakie to uczucie? Cudowne. Każdy miał swoją wycieczkę do Afryki. Każdy szybował w przestworzach. Ale też każdy, prędzej czy później, będzie miał swoje polio. Ale czy warto mu poświęcać więcej uwagi niż to absolutnie konieczne? Lucy mnie rzuciła. Współczuję ci, Rory. Nie jest ci lekko. Życie to cholerne bagno. Robisz swoje, starasz się, a tu nagle wszystko się wali. Bierz kieliszek, wzniesiemy toast. Za co? Za nowe otwarcie. Tak, bo to jedno, co się w życiu liczy naprawdę, to nowe otwarcie. Nowe i kolejne, i jeszcze jedno, i następne, i tak bez końca. Póki żyjemy.